Witajcie drodzy widzowie, jestem Michał Wonfajna, a dzisiaj przeprowadzę z Wami kolejną instalację Archa. Jak widziałem, wielki sukces osiągnęła ta instalacja, którą dotychczas zrealizowałem. Tak więc pozwolę sobie przedstawić Wam kolejny film z cyklu instalacji Arch Linuxa, odnowiony, ponieważ od ostatniego filmu wiele się zmieniło. Została wyłączona Plasma 4, teraz jest Plasma 5, która działa coraz stabilniej. W wyniku czego ten komputer, który widzicie teraz przed sobą, będzie, że tak to powiem, Wasz. Na nim będę instalował Archa, na nim będę pokazywał Wam różne parady dotyczące tego systemu. Ja go nie będę używał do innych celów, tylko i wyłącznie do instalacji Archa, do pokazywania Wam różnych parów na Archu. I będzie taki specjalny komputer pod serię filmów, ponieważ ja go nie używam, a na coś się przyda. A nie będę Wam pokazywać na maszynie wirtualnej, ponieważ to jest nieadekwatne do sytuacji, gdyż maszyna wirtualna działa zupełnie inaczej niż komputer i nie ma ani takich niektórych problemów, jakie są na komputerze, jak na przykład instalacja sterownika graficznego. Dobrze, bez zbędnego przeciągania przejdę zatem do pierwszej rzeczy. Skąd pobrać Archa i jak go wypalić na pendrive'a? Zatem zaczynamy. To jest mój normalny komputer, na którym pracuję w szkole, na którym tworzę różne projekty i tak dalej. I właśnie jego użyję sobie do pobrania obrazu Archa i wypalenia go na tym pendrive'ie. Na tym pendrive'ie już jest Arch, ale go nadpiszę przez jego najnowszą możliwą wersję, gdyż to jest stara wersja Archa z lutego, a teraz już mamy marzec, to 18 marca, więc niebawem będzie wersja już z kwietnia. Przechodzimy zatem na stronę archlinux.org. Momencik się wyfokusuje. A, mam nadzieję, że opromina lepiej. Po prawej stronie mamy zakładkę. Ojej, wybaczcie. Download. I stąd pobierzemy sobie torrentem. Tak, tym złym torrentem pirackim. Obraz. A i nie tutaj, tylko tutaj. 1 marca. Klikamy. Jeżeli korzystacie z torrentów, to Wam się powinna uruchomić aplikacja torrentowa. Jeżeli nie, to to taką aplikację musicie zainstalować. W moim wypadku jest to Transmission. A, pobrałem już to wcześniej, więc nie będę tego pobierał po raz drugi. Teraz potrzebujemy jeszcze drugiego programu, który się nazywa Rufus, który jest na stronie rufus.akeo.ie. Taka śmieszna strona, ale jeżeli wpiszecie w Google Rufus, to Wam wyskoczy Rufus i będziecie mogli go sobie pobrać. A zatem jedziemy aż tutaj na sam dół. Jest Rufus 2.7. Jak już mam pobranego, więc nie będę Wam przedstawiał procesu pobierania, bo to się mija celem. Mam go pobranego, czy nie mam? No jasne, że mam. Tutaj jest. Zatem teraz musimy podłączyć nasz dysk, na którym będziemy wypalać system. Ja go podłączam pod port USB 3.0. Już się pokazał. Arch ISO. Niski poziom baterii 10%. No lepiej jakbyście się zaopatrzyli w kabel połączeniowy do sieci. Ja tylko go wypiłem, ponieważ nie mam tej możliwości, jestem w innym pomieszczeniu. Nie mam możliwości podpięcia go w tej chwili do zasilania, tylko dopiero go podepnę, jak go sobie postawię po prawej stronie blatu. Dobrze, a zatem idziemy sobie do folderu ISO, gdzie jest Arch Linux 0301 Dual. I klikamy tutaj u dołu Start. Klikamy tak. Klikamy OK. I OK.
Nie pokażę Wam, w jaki sposób wykonać instalację w UEFI, gdyż niestety ten laptop, na którym będę tę instalację wykonywał, nie obsługuje UEFI. Taką instalację zgodną z UEFI już wykonywałem w trybie testowym na maszynie wirtualnej i przeszła ona bardzo pomyślnie. Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie, ja Wam taką instalację przeprowadzę jeszcze raz na maszynie wirtualnej. Ale ostrzegam Was, na maszynie wirtualnej nie jest tak jak na prawdziwym komputerze i wiele problemów jest albo rozwiązanych inaczej, albo po prostu nie jest rozwiązane. Tak na przykład, jak już wspominałem o sterowniku graficznym w maszynie wirtualnej. W niektórych maszynach wirtualnych jest on już domyślnie jakby wsadzony w tą maszynę wirtualną. W innych maszynach wirtualnych nie ma go w ogóle, tego sterownika. I trzeba go jakoś pobierać z jakichś pakietów, z czegoś trzeba kombinować naprawdę. Tutaj się kopiuję. I teraz powinno się ukończyć. Z tym krokiem raczej żaden z Was nie będzie miał problemów. Jest to ciekawie, że program na pasku u dołu pokazuje nam zawsze, ile dana operacja zajmuje megabajtów. Więc możemy przypuszczać, jak będzie długo ta operacja trwała. Dobra, zamykamy sobie na przycisku zamknij. Na drugim komputerze najlepiej zostawić sobie odpaloną witrynę Arch Linuxa, a konkretnie Wiki. I Beginner's Guide, albo nie, Installation Guide. I potrzebujemy sobie teraz bezpiecznie wysunąć nasz nośnik z systemem. Klikamy na wirtualnego pendrive'a tutaj i usuń device. Sprzęt może być bezpiecznie usunięty, więc go wysuwamy. Nie polecam wyszarpywać pendrive'ów, niebezpiecznie ich wysuwać i tak dalej, bo może to spowodować utratę części danych. Dobrze, zatem otwieramy nasz komputer, który jest przeznaczony dla Was. Pokażę Wam nawet, jak w BIOSie go ustawić i tak dalej. Ojej, nie robi się fokus. Dobra. Ja ten komputer właśnie przeznaczyłem na Archa z jednej prostej przyczyny. Z powodu tego, że nie wspiera Windowsa 10 i Windows 10 na nim powoduje problemy przy uruchamianiu. Dobra, klikamy włącznik i teraz sobie włączymy F2. Śpiewa, jak się go załącza. F2 odpala w tym komputerze BIOS. Dobrze, teraz przechodzimy do zakładki boot. Moment, kamerę spróbuję inaczej dać. Przechodzimy do zakładki boot za pomocą klawisza strzałki w prawo. Klikamy w dół strzałkę i Enter, żeby przejść do kolejności urządzeń, ponieważ musimy ustawić, które urządzenie będzie nam uruchamiało system. Czyli ja już mam ustawione Removable Device. A jak naciśniemy Enter, to możemy sobie zmienić na przykład na dysk twardy, co potem będziemy ustawiali, bądź napęd, bądź sieć i tak dalej. Ja ustawiam sobie jako urządzenie wymienne, czyli ten dysk właśnie USB. Dobrze, klikamy F10, żeby zapisać i Enter, żeby dać OK zatwierdzenie. A zaśpiewa jeszcze raz. Chce się uruchomić? Alt, Ctrl, Delete i restartujemy system. Spróbujemy wcisnąć F12, które... Escape, które daje nam menu wyskakujące. I dajemy tutaj trzecie urządzenie, czyli USB Wilk.
O, widzicie? Ładnie go wykrył. Teraz dajemy Enter, ponieważ chcemy zainstalować system 64-bitowy, a ta druga opcja instaluje nam system tylko 32-bitowy. Zalecam systemy 64-bitowe. Są o wiele lepsze. Udało się nam uruchomić Archa. Więcej informacji, jak formatować dysk oraz jak go instalować, znajdziecie w kolejnym odcinku. Witajcie z Wizowie, jestem Michał von Kleina i zapraszam Was do kolejnego odcinka z instalacji Arch Linuxa. Dzisiaj sformatujemy sobie dysk twardy i rozpoczniemy instalację systemu. Po pierwsze, właśnie w poprzednim odcinku włożyli pendrive'a, najpierw wypalili na nim Archa, przestawiliśmy BIOS komputera tak, żeby odczytywał system z pendrive'a, ale nam to nie wyszło. I w końcu żeśmy wcisnęli Escape, żeby pokazało się menu wyboru urządzenia i wybraliśmy sobie nasz dysk z listy. Po pierwsze, tak naprawdę moglibyśmy przejść do formatowania dysku twardego pod Archa, ale jest jedno ale. Ponieważ potrzebujemy najpierw ustawić język klawiatury. Trochę tę kamerę roztekowuję, żeby się mogła obracać i żebym ja mógł więcej ekranu nią objąć. Zatem wpisujemy load case PL1. Ta operacja ustali nam język polski na klawiaturze, nie w systemie, nie podczas instalacji. Do tego przejdziemy w późniejszych krokach, ale ta operacja ustawi nam język polski na klawiaturze i zrobi, że ogonki będą tak jak normalnie dostępne w kombinacji prawy alt i literka bez ogonka. Dobrze. No i teraz teraz musimy połączyć się do internetu, ponieważ ten laptop nie ma połączonego kabla, ponieważ jestem w innym sektorze mojego apartamentu i potrzebuję z tego laptopa połączyć się do sieci mojej bezprzewodowej. Tak więc, potrzebujemy odpalić taki program, który się nazywa Wi-Fi Menu. On teraz przeskanuje w poszukiwaniu sieci i wykrył jedną sieć, która się nazywa Wonflinemine. Mógłbym od razu ją zatwierdzić i pozwolić mu instalować się, ale to jest sieć z ograniczeniami, tak więc ja muszę teraz na drugim komputerze wejść na stronę modemu i anulować te ograniczenia. Po zatwierdzeniu sieci bezprzewodowej, jeżeli poprosicie mnie o to, powiem Wam w innym odcinku. Mogę tylko zdradzić, że ta sieć ma po pierwsze mocne hasło, po drugie filtrowanie, czyli zezwolenie użytkownikom na dostęp tylko za pośrednictwem listy określonych adresów fizycznych urządzeń, czyli tak zwane filtrowanie MAC. Po trzecie ta sieć ma kontrolę przepustowości, która zabrania przekraczania limitu przepustowości określonego. Ja w tej chwili te limity zniosłem. Moja sieć pracuje w oparciu o urządzenia TP-Link. Moim modelem jest TP-Link W9980. Dobrze, więc wystarczy tylko, że kliknę Enter i wpiszę najpierw nazwę profilu. Zrobię tutaj WLAN VF. Muszę wpisać klucz. Zrobię to z wyłączoną kamerą. Wpisałem klucz i nacisnąłem Enter. Zobaczymy, co stanie się teraz. Połączenie zostało zaakceptowane, gdyż nie wygrabiło nam żadnych errorów i pokazał się znowu znak zachęty, dzięki czemu będziemy mogli wpisywać kolejne komendy.
Teraz musimy zobaczyć, czy działa internet, czyli wpisujemy ping vfserv.net. Ping, jak widzimy, leci 69 sekund. Taka enigmatyczna liczba, nieprawdaż? Teraz musimy przepartycjonować dysk, czyli wpisujemy coś takiego jak cfdisk. Jest to fajny graficzny program, który pozwoli nam na ustalenie partycji dysku twardego. Przy instalacji zakładamy, że to jest komputer, na którym jedynym systemem jest Arch Linux i instalujemy obok niego żadnego innego systemu operacyjnego, w szczególności systemu Windows. Odpala się nam taki wielki ekran. Klikamy Enter, żeby wyzwolić opcję New, która jest u dołu. Zaznaczona na biało z tej listy. Teraz system nas prosi, żebyśmy wpisali, ile chcemy tej partycji przypisać. Ja tej partycji przypisuję 108 giga. Teraz pyta nas, czy to ma być partycja podstawowa, czy rozszerzona. Klikamy Enter na podstawowej. Partycja nam się już utworzyła. Wybaczcie, zoom mojej kamery jest okropny, naprawdę. Teraz musimy utworzyć partycję. Aha, i po prawej stronie widzimy tutaj, że ta partycja jest typu Linux. Utworzymy mu teraz jeszcze partycję tak zwanego swapu, czyli jakby takiego rozszerzenia pamięci RAM. Czyli klikamy Enter, żeby... Najpierw jedziemy tutaj w dół strzałką, bo było na tym domyślnie. Zjechaliśmy na Free Space. Klikamy Enter. I to mamy 3,08 giga. Może być 3,8 giga na RAM. Klikamy Enter. Czy na RAM? Na swap. Klikamy Enter, żeby było primary. Teraz musimy zmienić tryb tej partycji, żeby ona po prostu działała w trybie właśnie RAM-u, w trybie swapu. Jedziemy zatem w prawo o jeden krok z czołką, znaczy nie, tutaj o wiele więcej kroków. Byliśmy na tym i teraz pojechaliśmy na type. Dajemy Enter, żeby wybrać z listy. Zostawiam przed sobą taką wielką listę. I wybieramy partycję. Wybaczcie myszkę, myszka sobie zajada. Szukamy, gdzie jest napisane swap. Przez SWAP. No, tutaj jest. Linux swap / Solaris. Wybieramy Enter. Teraz jedziemy tutaj w prawo na opcję Right. Klikamy Enter. Wpisujemy Yes. Klikamy Enter. Teraz jedziemy na opcję Quit i wybieramy ją. Tu nam się pokazał znak zachęty, ale my wpiszemy Clear, żeby sobie wyczyścić monitor. Co teraz przed nami? Teraz już utworzyliśmy partycję jedną i drugą, czyli partycję głównego dysku Linuxa i partycję swapa. Teraz musimy sformatować tą partycję, żeby była odczytywalna przez system i żeby system mógł na niej zapisywać swoje pliki. Więc teraz musimy zrobić mkfs, czyli utwórz system plików, .ext4, ponieważ to jest najlepszy, dev sda1. Ponieważ sda1 to jest pierwsza partycja, sda2 to będzie ten swap. Klikamy Enter.
pyta się nas, czy chcemy to przepartycjonować, dajmy, znaczy sformatować, i mówi nam, co było ostatnio tutaj odpalane. Ostatni odpał tego komputera miał miejsce 21 lutego. Dajemy Y. On sobie tutaj przemielił. I daje nam znak zachęty. Teraz będziemy tą partycję musieli zamontować, tak, żeby system mógł na niej zapisywać pliki swoje i żeby mógł się na niej poprawnie zainstalować. Więc teraz wpisujemy mount, aj, wybaczcie, jestem sobie insert, mount dev sda1 mnt. Czyli zamontował nam ten system do katalogu, w którym będziemy mogli po prostu instalować system. To jest tylko na czas instalacji do montowania. O montowaniu powiem wam kiedy indziej, kiedy będę mógł się bardziej rozgadać. Mówiliśmy również, że utworzyliśmy partycję swap, która będzie nam służyła jako powiększenie pamięci RAM. W wyniku czego, żeby tą partycję utworzyć, wpisujemy mk swap spacja slash dev sda2. I dzięki temu już nasza pamięć jest nieco zwiększona i system będzie odrobinę wydajniej. To tyle jak na drugi odcinek. W kolejnym odcinku pobierzemy pakiety Archa i je zainstalujemy. Witam w kolejnym odcinku instalacji Arch Linuxa 2016. Dzisiaj zajmiemy się pobraniem pakietów Arch Linuxa i zainstalowaniem ich na dysku. W poprzednich odcinkach przystosowaliśmy pendrive'a, zbudowaliśmy Arch Linuxa, połączyliśmy się do internetu, sformatowaliśmy dyski twarde, przepartycjonowaliśmy cały dysk twardy, utworzyliśmy i zamontowaliśmy pamięć swap. Teraz pobierzemy pakiety, które będziemy instalować w naszym systemie. Do tego służy komenda patch strap. I teraz musimy dać miejsce, w którym system będziemy instalować, mnt. Wpisujemy base, czyli pakiet podstawowy, base devel, czyli pakiety deweloperskie, które są potrzebne początkującym programistom, początkującym sysadminom, takim jak na przykład ja. I teraz pobierzemy sobie pakiety naszego nowego środowiska graficznego, czyli Plasma 5. W tej chwili posłużę się wiki Archa, żeby dokładnie sobie zobaczyć, co takiego nam będzie potrzebne, żeby to KDE5 odpalić. Na pewno potrzebne nam będą czcionki, czyli TTF, DJW, TTF, kreska Liberation. Potem będzie nam potrzebny menedżer wyświetlania Xorg. Xorg Server, który też jest potrzebny. SDDM, czyli system zarządzania wyświetlaczami. Potem będzie nam potrzebny pakiet Network Manager. Potem co będzie jeszcze potrzebne? Plasma, jeżeli się nie mylę. No i potem po instalacji plazmy jeszcze konsola, Dolphin. Coś jeszcze? Jeszcze Tmux, który nam też będzie potrzebny. Tak więc jest to wielka linia i po kolei pakiety idą tak. Znaczy najpierw jest tam pack strap, mnt, base, i idzie tak base, base devel, ttf dav, ttf liberation, xorg, xorg server, sddm, network manager, plasma, konsole, dolphin i Tmux.
name enter. A najpierw aktualizuję sobie swoje repozytoria. Ponieważ od 1 marca do 18 marca trochę pakietów już przybyło. W repozytorium core mamy takie najbardziej niezbędne do działania systemu pakiety. Potem extra, gdzie są różne dodatki, a community to są już takie zarządzane przez użytkowników. Jak widzimy, idą nam tutaj te pakiety. Ten moment pomina, żeby Wam tutaj nie pokazywać, ile to czasu zajmuje, bo to zajmuje dosyć dużo czasu. Przed chwilą system skończył pobierać pakiety, teraz je instaluję. Pobieranie zajęło dosyć dużo czasu, gdyż nie tylko pobieraliśmy cały system operacyjny, ale także i środowisko graficzne, w wyniku czego oszczędziliśmy sporo czasu. Po tym pokażę Wam jeszcze, że musimy pobrać jedną rzecz, która będzie nam niezbędna do dalszej instalacji. Ponieważ nie daliśmy mu do pobrania tego pakietu, dzięki któremu połączyliśmy się teraz podczas instalacji do Wi-Fi. Po instalacji nie będzie możliwe właśnie połączenie do Wi-Fi, gdyż tego pakietu nie ma w zainstalowanym systemie. On jest tylko i wyłącznie na płytce instalacyjnej, w naszym przypadku na dysku instalacyjnym. Tak jak mówiłem, system już ukończył instalacją, znaczy instalację, pobieranie i instalację pakietów. Teraz musimy pobrać jeszcze ten pakiet, który umożliwi nam połączenie do internetu, który to nazywa się. Tak, packstrapa musimy jeszcze raz odpalić i tutaj wbijamy wifi.mm. On się jeszcze raz musi synchronizować. Niestety tyle to czasu zajmuje, zanim on się synchronizuje, pobierze sobie najnowsze wersje. On nie pamięta, ponieważ jest montowany, o ile się nie mylę, tylko w trybie wyłącznie do odczytu. Tak więc on nie będzie pamiętał sobie tego, co sobie zaktualizuje do tej pory. W sensie, jak mówię o tej listy pakietów. W tej chwili co on robi? On łączy się do serwera Arch Linuxa i odpytuje, jakie on pakiety ma do zaoferowania. Jakie są ich wersje. O, coś się gryzie. Aha, błąd, nie znaleziono Wi-Fi menu. Czyli, zaraz zobaczcie sobie na stronie. Na drugim komputerze. Strasznie do zakłócenia. Zatem widzę, że połączenie Wi-Fi oferuje pakiet netctl. Tak więc instalujemy pakiet netctl. System mówi, że on już jest niby zainstalowany. Tak więc ja nie wiem. Mm-hmm.
Czyli my musimy zainstalować zależność, która się nazywa dialog. Jak dawna sieć komunikacyjna, internetowa i telefoniczna. Była tepsa i był dialog. Pobierzemy sobie jeszcze WPA supplicant. I myślę, że to jest już koniec tego etapu instalacji. Witam w kolejnym etapie instalacji Linuxa. Jestem Michał von Fleine, a dzisiaj przedstawię Wam, co zrobić tuż po pobraniu pakietów. Po pierwsze, musimy wypowiedzieć systemowi, jakich dysków on ma zamiar używać. Po pierwsze, wyczyścimy sobie konsolę, bo to jest teraz mało ważne, żeby był tak ekran po prostu zasyfiony. Tak, witajcie, jestem tutaj za kamerą. Głos nie jest nagrywany w postprodukcji, tylko mówię do Was na żywo, dlatego tak się posiąkam. A zatem, w jaki sposób powiedzieć systemowi, jakich dysków ma używać już po zainstalowaniu? Musimy użyć komendy genfstab. Najpierw zobaczymy sobie na sucho, jak ona działa. Kreska P. P znaczy się i MNT. Ma powiedziane, że tylko jednego dysku używa. To jest błąd, ponieważ musimy mu powiedzieć, że ma używać również swappa, czyli MK. Aha, swapom. A nie tak. Swap on. Dev SDA2. Powiedzieliśmy mu, żeby załączył swap. I teraz zobaczymy sobie. Pokazuje już dwa dyski. Czyli pierwszy dysk, który jest dyskiem systemu operacyjnego i drugi dysk, który jest dyskiem swapa. I to jest poprawna konfiguracja. Teraz potrzebujemy tą konfigurację wyeksportować do pliku. Czyli to jest tak, mógłbym nawet zrobić z jedną tą strzałką. Czym różni się jedna strzałka od dwóch strzałek? Jeżeli jest jedna strzałka, to wyobraźmy sobie, że mamy jakiś plik, który już istnieje, a tą komendą wpisujemy coś do niego. Mamy dwie opcje. Albo na końcu tego pliku dopisać to, co chcemy dopisać, albo skasować ten plik, znaczy opróżnić ten plik całkowicie i jedyne, co do niego wpisujemy, to są te informacje, które ta komenda nam zrzuca. Ja wolałbym wyczyścić ten plik, aczkolwiek instrukcja instalacji Arch Linuxa zaleca, żeby były dwie strzałki, żeby na końcu tego pliku nadpisać tylko kilkoma nowymi linijkami po prostu te dane, które będą z tej komendy wychodziły. Ja wolę jednak ten plik cały wyczyścić. Tak więc, wpisujemy, ja wpisuję z jedną strzałką, zrobicie jak chcecie. Slash MNT, slash etc, slash fstab. Ten plik trzyma informację o, to jest tabela systemu plików, w której jest powiedziane, jakie system plików ma partycje, co ma być używane podczas instalacji Arch Linuxa. Jeżeli na przykład mamy dwa Linuxy, przypuśćmy Debiana i Archa, albo dwa Archa. Przypuśćmy Arch 1 i Arch 2, to tak samo możemy, nie tylko możemy użyć tych partycji w systemie, które utworzyliśmy podczas instalacji, ale także możemy użyć partycji, które zostały już wcześniej utworzone, w wyniku czego po prostu dodajemy ten plik. Czy możemy użyć partycji Windowsowskich? To zależy. Możemy je zamontować, możemy ich używać, ale ja na przykład nie mogę używać, ponieważ są zaszyfrowane BitLockerem w moich wszystkich komputerach. I niestety nie mam takiej opcji, żeby na Linuxie wprowadzać hasło do BitLockera. Ale to już jest inna sprawa.
ale również będziemy mogli używać partycji Windowsowskiej do przenoszenia plików z Linuxa na Windowsa i również możemy to w tym pliku edytować. Ale to pokażę Wam innym razem, jeżeli tylko mnie o to kiedyś poprosicie. Dobrze, zrobiłem tutaj GNFSTOP. Teraz przenosimy się do jakby wirtualnej maszyny, do jakby wirtualnego emulatora tego naszego systemu operacyjnego, tego Archa, który instalujemy. Już jakby z instalatora wchodzimy sobie w system, ale ten system nie jest w pełni, to nie jest pełnoprawny Arch Linux, tylko to jest taki system mocno ograniczony, ale bez tego, bez wejścia w ten system nie moglibyśmy w całości kompletnie przygotować tego Archa pod normalne, codzienne używanie. Więc wpisujemy Arch chrod, tak zwany chrod właśnie, to się nazywa. /amenta, czyli katalog, w którym mamy zainstalowanego wstępnie Archa. Aha, zrobiłem głupią sprawę, bo jesteśmy tylko w sh, a jak zrobię bin bash, to będziemy w normalnym naszym bashu. Ja generalnie preferuję basha, chociaż niektórzy lubią zsh, inni wolą zwykłe sh, kto co woli. Ja wolę basha, wychowałem się z bashem na Ubuntu, więc mam do niego taki po prostu mały sentyment, że tak to powiem. Dobrze. Co pierwsze potrzebujemy zrobić? Pierwsze potrzebujemy powiedzieć komputerowi, jak się będzie nazywał, jak będzie się lansował w sieci. Echo Vonflina Arch ET Arch, czyli YouTube Arch, do pliku etc hostname. Oj, wybaczcie, kamera. Hostname przez N. No, elegancko. On jeszcze ma ten stary hostname, ale on się zmieni przy pierwszym uruchomieniu. Teraz potrzebujemy ustawić strefę czasową komputera. W tej chwili on wie, która jest godzina, albo nie do końca. To jest 18.17 według niego. Więc musimy połączyć linkiem symbolicznym, czyli LNS, czyli to jakby utworzyć skrót. No, to jest innym razem opiem. LNS, user share, zone info, Europa, Warszawa. Chociaż ja bym ustawił bielsko-białą albo Wystrą Śląską, ale niestety nie mamy możliwości wybrania dokładniejszego miejscowości, tylko możemy wybrać Warszawę. I teraz wpisujemy potem etc zone, nie, local time. Jakiś czas już nie instalowałem Arch Linuxa, więc mam takie po prostu pewne spaczenia. Dobrze. ATC local time. I śmigę. Teraz sprawdzimy datę, zobaczymy. I jak widzicie, jest normalna już godzina. Teraz potrzebujemy powiedzieć mu, że ma używać polskich, na przykład zamiast Friday March 18th, i tam godzina po prostu, to możemy używać piątek 18 marca, że po prostu piątek 18 marca po polsku. Tak samo system będzie, jeżeli my go tylko o to poprosimy, będzie korzystał z języka polskiego, kiedy to tylko możliwe, bo oczywiście nie wszystkie pakiety są spłoszone. Więc teraz poprosimy system, żeby używał języka polskiego i żeby pozwalał nam na polskie klawiatury, polskie pakiety i tak dalej. Tak samo, żeby w internecie przedstawiał się jako przeglądarka, że jest polską przeglądarką, że korzysta, że jest polskojęzyczną przeglądarką, bo polskich przeglądarek de facto nie ma. Ale że jest polskojęzyczną przeglądarką i żeby wyświetlano nam strony w języku polskim, kiedy to możliwe. A zatem, otwieramy edytor V. O tym, jak skorzystać z edytora V, dam Wam linka do poprzedniego filmu, bo nie chcę mi się już opowiadać po raz drugi, jak tego V korzystać. Nie mam na to jakby nastroju. Potrzebujemy teraz edytować plik etc locale gan i jedziemy sobie, trzymając literę J na klawiaturze. Patrzcie, przytrzymuję literę J i jedziemy w dół. K, jedziemy w górę. J to jest w dół, K to jest w górę, H to jest w lewo, L to jest w prawo.
Jesteśmy teraz w trybie przeglądania, przeglądania dokumentu. Jeżeli naciśniemy przycisk i możemy pisać, ale nie możemy przechodzić pomiędzy kolejnymi, znaczy nie możemy cofać się ileś tam znaków, nie możemy iść naprzód ileś znaków, jesteśmy w trybie wpisywania. Nie możemy tego robić. Więc jak wyjść z powrotem do trybu przeglądania? Klikamy Escape. Jeżeli cokolwiek klikniemy w V i nie wiemy co to jest, klikamy kilkukrotnie Escape, będziemy z powrotem w trybie przeglądania, na którym możemy chodzić sobie po normalnych naszych klawiszach. Co jeżeli zrobimy coś źle? To jest tylko jedna czynność, bo nie możemy wielu czynności cofać na raz. Naciskamy U. Litera U cofa ostatnią czynność. Jeżeli możemy po prostu kliknąć też A, żeby edytował literka po zaznaczonej literce na ekranie. Bo jeżeli klikniemy I, to będzie wpisywał przed. A jeżeli klikniemy A, to będzie wpisywał po. Co zrobić, żeby zapisać plik? O tym już niebawem. Ale mamy, jak widzicie, tutaj wielką listę wszystkich języków i wszystkich układów klawiatury, jakie tylko istnieją na świecie. Chcemy, żeby nasza klawiatura była w języku PL UTF-8. Więc, jak widzimy, tutaj mamy takie formaty napisane różne. Przypuśćmy tam AR, DZ, UTF-8, UTF-8. Potrzebujemy wyszukać format PL UTF-8. W wyniku czego wydajemy V komendę. Komendy w edytorze V wykonują przez, jeżeli jesteśmy w tym trybie zwykłym, bez edycji, czyli w tym trybie Escape, wpisujemy dwukropek i wpisujemy komendę. Ale to nie jest akurat najważniejsze. Teraz potrzebujemy znaleźć coś. Więc dajemy pytajnik. I pytajnik to jest po prostu wyszukiwanie, tak jakbyście nacisnęli Ctrl F. Teraz wyszukam to PL.UTF-8. Jak widzimy, znalazł to nam. To się pali tutaj. Więc na literze L jedziemy w prawo. A nawet nie musiałem tego robić. Możemy się cofnąć. Jak zrobić, żeby skasować jeden znak? Bo nie ma. Klawisz Backspace nie działa. Jeden znak kasujemy klawiszem X. Bez żadnych shiftów, bez niczego i w trybie przeglądania tym na Escape'ie. Naciskamy X i usuwamy tego, tą kratkę na początku tej linijki. Dlaczego? Dlatego, żeby system nam tą kratkę odczytywał. Jeżeli jest zakratkowana linijka, to ona jest nieodczytywana przez system operacyjny. Ona jest tylko odczytana. Kratki są używane, jeżeli chcemy, przypuśćmy, tworzymy program i chcemy dla ludzi, którzy w przyszłości może ten program edytować, bądź po prostu przeglądać, żeby wiedzieli, co ten program robi. To po prostu dajemy sobie kratkę po prostu w tej linijce i opisujemy, co dana część programu robi. To jest taki jakby komentarz do tego, co żeśmy napisali. To się tak fachowo się nazywa komentarzem. Dobrze. A zatem klikamy kilkukrotnie Escape, żeby wyjść z trybów jakichkolwiek edycyjnych i wpisujemy komendę zapisywania, czyli dwukropek W, Q i że system może się pruć czasami, że przypuśćmy plik jest tylko do czytu czy coś, dajemy wykrzyknik, czyli wymuszamy zapisanie i wyjście z tego pliku. Klikamy Enter. O, to się dobra, dałem wam o tym edytorze V. Nie musiałem robić kolejnego nośnika tam do jakiegoś filmu. Mam nadzieję, że zapaliście czym jest edytor V. Jeżeli nie będziecie ciągle wiedzieli, to podpiszcie. Witajcie w kolejnej części instalatora Linuxa. Dzisiaj wygenerujemy przed chwilą zaznaczone przez nas języki, czyli język polski i będzie on po prostu załadowany do konfiguracji systemowej. Więc, aby ten język polski, który na tej liście u góry tam żeśmy odkomentowali, w edytorze V, żeby my zapisali, żeby on został uwzględniony w systemie, musimy wpisać lokale gen, żeby on wygenerował te dane językowe. Teraz musimy komputerowi powiedzieć,
że przy następnym włączeniu naszym językiem jest język polski, więc wpisujemy echo lang równa się pl, podłoga pl kropka utf kreska 8 do etc, wybaczcie, slash lokale.conf. Gotowe. Tak więc, teraz musimy powiedzieć systemowi, żeby tego języka użył już teraz. Bo jak daliśmy mu tą komendę echo, to ona się zapisuje w pliku i te pliki są odczytywane tylko i wyłącznie przy nowym starcie systemu, przy restartowaniu systemu. Co zrobić, żeby ten system już teraz miał jakby wpojoną tą zależność, że naszym językiem jest język polski. Zamiast tego echo wpisujemy export i kasujemy drugą część komendy, w której mamy napisany plik. I kasujemy też te sysowe, one tutaj nie są ważne. Jeżeli zaeksportowano język poprawnie, to jeżeli piszemy lokala, to on nam wywali całą listę naszych pięknych polskich lokali. Ok, co teraz zrobimy? Teraz potrzebujemy wygenerować plik startowy całego Linuxa. W wyniku czego wpisujemy mkinit, bo init to jest tak jakby inicjacja, start. Mkinit cpio. Jeżeli jest jakaś komenda długa, to możemy wpisać jej część i tabulatorem po prostu dokończyć ją. System podpowiada nam po prostu tak jak słownik T9 w telefonach. Tylko, że nie aż taki inwazyjny, a o wiele bardziej taki subtelny i elegancki. mkinit.cpio spacja kreska p spacja linux i on teraz generuje po prostu plik startowy, obraz startowy. Teraz potrzebujemy zmienić hasło do systemowego konta root, czyli passwd to jest komenda, która zmienia nasze hasło. Ja wymyślę nowe hasło i widzimy, już mamy komendę po polsku. Uczulam Was na to, jeżeli ten film jest pierwszym Waszym kontaktem z Linuxem, że podczas wpisywania hasła nie będą się pokazywały żadne znaki. Po prostu będzie tak, jakby klawiatura została odłączona. Ale nie martwcie się, tak po prostu Linux działa, że hasło jest wpisywane tak bez żadnych gwiazdek, bez niczego. To jest specjalnie. Klikam Enter. Hasła nie pasują, musimy wpisać je jeszcze raz. Jeszcze nie pasują. Nie demoję, nie mam teraz czasu na TS. Demon pisze. Czy ktoś chce na TS-a? No cóż, ja w tej chwili nagrywam, więc na TS-a nie wbiję. Przynajmniej w tej chwili. Teraz zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Pacman spacja kreska S group, czyli instalujemy program, który będzie uruchamiał Linuxa, który po załączeniu się komputera będzie wiedział, co ma robić i to zrobi. Czyli uruchomi Linuxa. Klikamy Enter.
Grób się pobrał, instaluje się. I teraz będziemy do gruba instalować, czyli grub-install. Target równa się i386 PC. Spacja dev SDA. Zainstalowano, nie zgłoszono błędów. Grub się zainstalował, ale teraz my musimy stworzyć jego plik konfiguracyjny i zapisać go na dysk. Tak więc grub-mkconfig output boot grub grub.cfg. Grub.cfg w tym folderze boot grub to jest plik, z którego grub będzie odczytywał informacje o systemach operacyjnych przy każdym uruchomieniu komputera. Generalnie jego edycja, nie tworzenie, tylko edycja jest niewskazana, ale my to zrobimy. Pokażę Wam, w jaki sposób, jeżeli mamy lookalacza na komputerze, w jaki sposób przyspieszyć uruchomienie się komputera, w jaki sposób zmienić nazwę systemu operacyjnego, który jest w tym grubie. To ja Wam pokażę, tylko najpierw ten plik po prostu zapiszę. Wszystko jest OK. W jaki sposób wyeliminować pliki, których nie potrzebujemy, te systemy, których nie potrzebujemy, jakieś fallbacki, jakieś inne rzeczy, to jest nam niepotrzebne. Więc teraz wpisujemy v, etc, grub, nie etc, zapomniałem, boot, grub, grub.cfg. My widzimy u samej góry pliku. Proszę nie dodawać tego pliku. Ale my go zedytujemy. Po pierwsze, jest tutaj taka linijka gdzieś, która się nazywa timeout. Czyli, bo grub generalnie pyta nas, jaki system chcemy uruchomić i czeka około 10 albo 5 sekund, zanim ten system uruchomi. Ja tego nie potrzebuję, bo ja wiem, co chcę uruchomić, więc dla mnie timeout powinien być 0. Tak więc jest jakiś system, jest głównym systemem, który system ma się uruchamiać i tak dalej. Tu sobie zamienimy te piątki przy timeoucie. Chwila, gdzie jestem? Tutaj jestem, dobrze. 0, tutaj też 0, żeby system uruchamiał się po prostu do strzału. Tak samo zamienimy tutaj Arch Linux, nazwijmy VFOS albo Operating System. I wyłączymy, żeby tutaj wypisało, że wczytuje system Linux, bo to jest niepotrzebne. Jeżeli naciśniemy dwukrotnie literkę D, to skasuje nam jedną linijkę. Możemy przez pomyłkę coś zrobić, więc możemy cofnąć po prostu, jeżeli zrobiliśmy jakiś błąd. Ale ja nie zrobiłem błędu, więc nie muszę cofać tego. Potem są jakieś opcje zaawansowane, które są kompletnie niepotrzebne, więc od tego napisu submenu możemy sobie pokasować. Aż do tego nawiasu klamrowego, który jest tutaj. Dobrze. Tu jest już ładnie wszystko porobione. Więc wpisujemy dwukropek WQ, wykrzyknik i zapisano. Teraz wychodzimy z tego wirtualnego środowiska. Wpisujemy exit. A dojrzę na rzecz. System CTL enable SDDM. To jest polecenie,
że przy następnym uruchomieniu systemu chcielibyśmy, żeby uruchomił się już nam ten tryb graficzny. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie zrobimy enable, to będziemy ten tryb graficzny musieli włączać ręcznie, a system domyślnie będzie nam się uruchamiał w konsoli. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, czyli musimy stworzyć nowego użytkownika, bo tak naprawdę nie polecam korzystania z konta administratora. To konto może nam stworzyć wiele różnych problemów i nieprzyjemności, jeżeli po prostu zrobimy jeden krok za dużo. Przypuśćmy, przez pomyłkę usuniemy wszystkie pliki z głównego systemu, z głównego folderu systemu plików. Byłoby to bardzo nieodpowiedzialnym zajęciem. Bardzo nieodpowiedzialnym krokiem, bardzo nieodpowiedzialną sprawą. Dobrze, zatem po pierwsze jeszcze musimy pobrać program, który pozwoli zwykłemu użytkownikowi skorzystać z tego, co może zrobić administrator, czyli tak zwane sudo, czyli właśnie pacman s sudo. Dajemy enter. Jest zainstalowane. Jakoś przedtem się chyba też zainstalowało. Co jest ciekawe, nie wiedziałem, że ono się potem zainstalowało, ale lepiej zainstalować jeden program więcej, znaczy podjąć jedną więcej próby instalacji programu, niż w ogóle go nie zainstalować i potem mieć nieprzyjemności z zawodu. A teraz w jaki sposób tworzymy użytkownika? User add spacja kreska m, żeby stworzył mu się po prostu folder, stworzył mu się katalog vonflina i teraz już vonflina jest na komputerze. I teraz musimy dać mu hasło, ponieważ domyślnie nie ma hasła i domyślnie nie będzie możliwe zalogowanie na niego. Password vonflina. Hasło. Potwierdź hasło. Hasło zostało utworzone. Dobrze, teraz wyklirujemy sobie wyświetlacz. I będziemy restartowali system. Czyli najpierw wychodzimy z tego charota. Spędziliśmy w nim ...23 minuty. Fajnie. Dobrze, teraz robimy umount spacja kreska r slash mnt, czyli odmontowujemy wszystkie napędy, które są namontowane w mnt i wpisujemy reboot. Wyciągamy pendrive'a. Ja będę potrzebował chyba zestartować ten komputer, bo wyrwał po prostu black screena. Grub, jak widzimy, się wczytał. I od razu wchodzi Arch Linux. Jak widzimy, nawet uruchomił się za środowiskiem graficznym, w którym nawet jest ładna czcionka. Tak więc, najeżdżamy sobie na nasze pole, wpisywania hasła i wpisujemy hasło. A zapomniałem jednej rzeczy. Kurde, włączę Media Center. Ja jestem głupi. Wczytuje się KDE. To najnowsza KDE 5. Ale to jest Media Center, więc będę musiał się z tego wylogować i zalogować ponownie. Ponieważ to jest system zrobiony bardziej pod telewizory i urządzenia tzw. HTPC niż pod komputery domowe. Co to się stało się? Chyba się zwykle nam odpaliło. Śmieszna. Nie powiem, że nie.
Domyślnie nie działa nam touchpad, czyli klikanie w touchpadzie. Będziemy musieli to potem załączyć w tak zwanym synaptiksie. Domyślnie musimy klikać po prostu za pomocą fizycznych przycisków na myszce. Zamiast Plasma Media Center wybieramy Plasma. Układ klawiatury zostaje US, ponieważ generalnie w hasłach nie mamy polskich znaków. Jak nie powiodło się? Złe hasło? Złe hasło widocznie. Tam było wpisane hasło do Windowsa. Teraz załadloguje się nam po prostu do normalnej plazmy. W plazmie będziemy już mieli wgrany terminal, czyli moją ulubioną zabawkę, która się nazywa konsola. Oraz Dolphina, czyli menedżer plików. Teraz jak widzimy, mamy tutaj taki brzydki, a nie, no dobry jest kursor, elegancki. Dziwię się, że jest taki. Zrobimy sobie system taki, jak miałem do tej pory, czyli... A zobaczymy jeszcze, jak wygląda konsola. Pisamy term, klikamy Enter. Terminal jest. Kursory są takie. Czasami łapał mi brzydki kursor. No. Taki nieelegancki. Zaraz to zrobimy. To jest najnowsze wcielenie plazmy, czyli takie lekko białe. Mi się to nie podoba, ponieważ razi mnie to w oczy. Z racji tego, że po prostu pracuję dużo w nocy i niestety nie mogę patrzeć na takie jasne, bijące kolory, bo potem nie mogę spać. Tak więc co zrobić, żeby pobrać takie ładne, stonowane, ciemne środowisko pracy? Po pierwsze w konsoli tutaj wpisujemy sobie... A, nie chcę mi robić fokusa. Robi mi fokusa na mnie, a nie robi na tym, co pokazuję, co jest dosyć niedobrym rozwiązaniem. Sudo, Plasman, Oxygen Cursors. Nie zrobiliśmy jednej rzeczy. Zapomniałem wam o niej powiedzieć. Potrzebujemy zrobić w ten sposób, że robimy su rot. Wpisujemy hasło rota. Teraz robimy v etc. Nie, robimy inaczej. V sudo. I dajemy pytajnik. Tak. Co tam wpisałem? Tutaj mamy takie coś. Rot. Al równa się al. I robimy A, Enter. I wpisujemy von Fleina. Al równa się. Otwórz nawias AL, zamknij nawias, spacja AL. Co daje nam wszystkie po prostu uprawnienia. Teraz będziemy mogli już zrobić naszą komendę sudo pacman. Musieliśmy sobie po prostu nadać możliwość korzystania z pakietów sudo. Kontynuujemy instalację, pomimo że została to już wcześniej instalowana. Musimy Oxygen KDE4. To jest wspaniała biblioteka. Ojej, coś się dzieje.
zapomniałem o jednej rzeczy. Musimy załączyć program, który da nam dostęp do internetu, który będzie zarządzał naszymi połączeniami sieciowymi. Jak widzimy tutaj na pasku, nie mamy żadnej ikonki Wi-Fi, czy sieci, czy czegokolwiek takiego. Więc musimy to po prostu załączyć. To jest już zainstalowane w systemie, ale nie załączyliśmy tego jeszcze. Więc robimy sudo systemctl enable network manager. Musi być N duże i N duże. Załączyło się, teraz musimy zamiast enable wpisać start, ponieważ chcemy się tym bawić już teraz, a nie czekać, aż system załaduje się ponownie. Jak widzimy, na pasku wskoczyła nam ikonka Wi-Fi, która mówi, że jest połączenie dostępne w OnFlyna Main. Się podłączy do tej sieci. To błędne hasło. A, portfel. Klikamy chyba pierwszą opcję i zakończ. I OK. I tak. Bo potem on będzie za każdym razem, przy każdym uruchomieniu systemu prosił nas o wbijanie głupiego hasła. No to jest głupie. No ale nas to nie jest ważne, żebyśmy szyfrowali wszystkie nasze hasła jakimś tam algorytmem, bo to jest kolejne hasło, które musimy przy każdym starcie systemu wpisywać. Lepiej jak wpiszemy jedno hasło i system potem będzie nam pamiętał to hasło i tym hasłem będziemy wszystko po prostu rozkodowywać. Dobrze. A zatem mamy już wgrane, znaczy mamy już tą sieć zrobioną. I możemy teraz pobrać nasze Oxygen KDE4. Dajemy Enter, Enter, Enter. No i się pobiera ładnie. I teraz przy każdym uruchomieniu systemu, system będzie nas łączył do tej właśnie sieci. Sieci w systemie Arch Linux działają mniej więcej tak samo jak w Windowsie. Nie jest jakaś tam większa filozofia. Odnośnie sieci. Zaraz po Oxygen Cursors wgramy jeszcze jeden pakiet, który będzie nam pozwalał uruchomić między innymi polecenie ifconfig, czyli pakiet net-tools. On jest niesamowicie potrzebny, jeżeli na przykład zajmujemy się zarządzaniem sieciami serwerów, zarządzaniem serwerami, zarządzaniem systemami sieciowymi itd. itd. Więc zaraz wam pokażę, jak ten pakiet zainstalować. Poczekamy teraz, aż Oxygen KDE4 się zainstaluje. Zatem Oxygen KDE4 już się załadował, zainstalował, więc do kolejnego kroku przejdziemy już za chwilę. Skoro Oxygen KDE4 nam się zainstalował, to teraz będziemy musieli odpalić panel sterowania. Czyli klikamy na to K u dołu, bierzemy sobie tutaj komputer i ustawienia systemowe. Przejdziemy sobie tam na środek, nie będziemy tak się bawili. Tak, i ustalimy sobie tutaj kolory. Aha, po pierwsze, jeszcze mnie denerwuje, nie wiem jak was, ale mnie bardzo denerwuje to, że klikam jakiś element taki właśnie jeden raz i otwiera się po prostu nowe, otwiera się po prostu to, co ten element wykonuje. Ja lubię coś klikać dwukrotnie, tak jak w Windowsie mamy. Więc wybieramy tutaj urządzenia wejściowe, mesh, otwieraj pliki katalogi dwukrotnym kliknięciem. Idziemy do stosu. Teraz dajemy gładzik, dajemy emulację kliknięcia myszką. Jeden palec, lewy przycisk. Dwa palce, prawy przycisk. Trzy palce, środkowy przycisk. Dostosowujemy sobie tutaj, już możemy na touchpadzie się bawić. Czułość tutaj to jest kwestia dyskusyjna. To sobie ustawimy w Synaptixie, jak tylko go wgramy. Dobra, a zatem graficznie. Aha, i dwoma paluchami możemy przewijać. Jeżeli mamy, właśnie, tak samo na swoim nowym laptopie, jeżeli zrobimy tak, to jest przewijanie w dół, jeżeli zrobimy tak, to jest przewijanie w górę. Tak, jakbyśmy po prostu
przesuwali jakąś rzecz, jakąś kartkę, załóżmy tego iPhone'a. Tak, przesuwamy. To jest tak zwane przesuwanie kinetyczne. Dobrze. A zatem, jak już mówiłem o tych kolorach. Po pierwsze, wystrój przestrzeni roboczej, klikamy dwukrotnie. Dajemy ciemna bryza. Albo nie, tlen dajmy, tak, tlen. Oczywiście. Tlen, zastosuj. Raz dajemy wystrój pulpitu. A, jeszcze jedna rzecz, zapomniałem o jednej rzeczy. Otwieramy sobie jeszcze raz konsolę. I wpisujemy tak. Sudo tacman s oxygen icons. Hasło złe. Jeszcze raz. Enter. I dodatkowe ikonki do oksygena już nam się wybierają. Będą za moment. Oksygen ikon już się nam wgrał. Teraz przechodzimy do wystroju pulpitu. Tutaj. Wrócimy sobie chyba na full screena. Pobierzemy nowe wystroje. Pokażę Wam za momencik, tylko system sfokusuje, bo ma znowu z tym problem. Fajny wystrój. Nie pamiętam, jak on się nazywał, zaraz sprawdzę. Już sobie przypomniałem. Ten wystrój nazywał się Apex. Albo nie dokładnie, tak? Zobaczę, jak on się dokładnie nazywa. Apex Suite. Wyszukał przez KDA4. Ja tam na laptopie zainstalowany jako Apex Suite. Cóż, nieco się mam znaleźć. Spróbujmy znaleźć wszystko, co ma w nazwie KDE4. Androbit też był w swoim czasie ciekawy.
Wcina się, ponieważ touchpad jest odrobinka za czuły. Nie jest nawet aż tak do końca źle. No ładnie to wygląda. Dobrze, teraz sobie przejdziemy do ikon. Tutaj nie ma w tej chwili żadnych ikonek, ale sobie już zaraz je ustawimy. Nie, ciemne brydza, nie ta. No tlen, dobra, nie będzie tlen. Zastosuj. Oktanie nie ustawień. I co, mamy nasze ikonki, czy nie mamy naszych ikonek? Są. I to są te stare, dobre ikonki, które były w plazmie dawno temu. Teraz wybieramy kolory. Wybieramy Obsidian Coast. Chyba to było to. O ile mnie pamięć się myli. Tak, Obsidian Coast. Teraz wybieramy sobie jeszcze wygląd okienek. A jeszcze wybierzemy zestaw wskaźników, żeby był taki ładny ten stary, tłuczkowaty wskaźnik. I gdzie się wybierało, zarządzało się wyglądem okienka? Chyba to się wybierało. Interface tlen. Wygląd okien. I to sobie wybieramy tego oksygena. Jeszcze trochę go zmodyfikujemy, żeby był ładniejszy, żeby była mniejsza przestrzeń od tej granicy do tego. No to jest po prostu za dużo, jak dla inwalidów. Do środka. Rozmiar mały. Zastosuj. I teraz coraz ładniej nam to wygląda. Cienie też możemy sobie wyłączyć, ale akurat mi one nie przeszkadzają. Według mnie są nawet ładne. No ale te cztery sobie zamykamy. Sprawdzimy jeszcze, jak głos działa. A żeby sprawdzić, jak głos działa, wgramy sobie program Amarok. Zatem instalujemy Amaroka. Odpalamy sobie terminal, czyli naszą konsolę, która już jest ładnie zrobiona w takim czarnym motywie. I wpisujemy sudo pacman s. Konsola. A nie konsola, co ja robię? Amarok. Enter. W międzyczasie zainstalujemy sobie jeszcze jeden program, który się nazywa Yoord. On jest niesamowicie przydatny przy instalacji nowego oprogramowania, przy odkrywaniu nowych programów i przy dobieraniu odpowiednich programów do określonych czynności. To jest program, który działa również w wersji tekstowej. Niestety nie ma trybu graficznego. Niemniej jest o wiele bardziej rozbudowany niż Pacman, przynajmniej według mnie, i oferuje nam dostęp do repozytoriów użytkowników. Co jest o tyle dobre, że możemy mieć dostęp do wielu programów, które nie będą oficjalnie nigdy wspierane przez społeczność Arch Linuxa.
Amarok się wgrał już, aczkolwiek on w tej chwili na przykład formatu MP3 nam nie odtworzy. Dlaczego? Ponieważ nie ma niektórych kodeków. Te kodeki będziemy potrzebowali pobrać z repozytorium użytkowników Archa. Ale to zrobimy już w kolejnym odcinku. Witam, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się instalacją najpierw Chroma, potem przez Chroma zainstalujemy Jaorta, czyli oprogramowanie do pobierania dodatkowych pakietów, a potem przez Jaorta zainstalujemy kodeki potrzebne do odtwarzania MP3 przez odtwarzacz Amarok. Zatem do dzieła. Z racji tego, że nie ma przeglądarki Google Chrome dostępnej do pobrania przez Pacmana, przez główne repozytoria, konkretnie repozytorium albo Extra, albo Community, pewien nie jestem, to potrzebujemy pobrać przeglądarkę Chromium, która jest open source'ową wersją Chroma, ponieważ Chrome nie jest na open source. Jest darmowy, ale nie jest na open source. Tak więc pobierzemy Chromium, potem pobierzemy Jaorta, a potem dopiero kodeki. Chromium się wgrało, ale jeszcze pomyślałem sobie, że przedtem pobierzemy sobie pakiet kodeków głosowych. Zdobyłem informację, jaki to jest konkretnie pakiet. Więc Pacman S GST Plugins UGLY. Dobrze, pobiera się i gotowe, ładnie. Teraz odpalimy sobie Chroma. Pobierzemy sobie testową MP3. No, on się łączy. Jakim prawem mi skurczybyk nie chce działać? Teraz też nie będzie działać. Teraz zrobimy sobie jeszcze tak, żebyśmy mogli na pulpicie mieć normalnie ikonki, a nie takie po prostu taką przestrzeń. Więc robimy tak. Ustawienia pulpit. Układ. Widok katalogu. Zastosuj. Teraz robimy ustawienia widok katalogu. Położenia, pokaż miejsca, pokaż katalog pulpitu, zastosuj. Ikony sobie zmniejszymy. Rozmieść w kolumnach. Wyrównaj do lewej. Kolejna rzecz, którą sobie zrobimy, to jest... tego nie muszę zmieniać. To sobie wyłączymy, to jest niepotrzebne. Pokaz skrzynkę narzędziową, to jest w ogóle niepotrzebne. To takie było, takie coś tutaj w prawym, lewym górnym rogu, takie wystające, to jest niepotrzebne. Dobrze. W
Kolejną rzecz, którą zrobimy, to jest zmiana wielkości czcionek, ponieważ czcionki w tym systemie są odrobinkę za duże i wyglądają, jakby ten system był zrobiony dla inwalidów. Tutaj to zmienialiśmy? Tak, tutaj. I to, co było na 10, zmieniamy na 9. Generalnie nie przepadam za NotoSans, przepadam bardziej za OxygenSans. Tutaj był OxygenSans. 9. Też to Noto zamieni na to Oksygen. I tutaj też zamieni na Oksygen. A to ja mam Oksygen też, to jeszcze zmienimy, to NotoSans. Jeszcze jedna rzecz, tutaj mam taki znaczek pomocy, ten jest praktycznie nieużyteczny w programach polskich, ponieważ cała pomoc do systemu jest po angielsku. Tak więc zrobimy w ten sposób, że wyłączymy to, przechodzimy do wyglądu programów, wystrój okien, tak, i tutaj mamy przyciski. I to sobie przeciągamy po prostu stąd, tutaj, to też sobie przeciągamy stąd, tutaj, dajemy zastosuj i zniknął nam ten znaczek pomocy technicznej. Zobaczymy, czy będzie tam działała muzyka. Marok raczej nie startuje, co jest dziwne. Startuje tylko trochę dłużej, bo ten komputer jest odrobinę wolny i nie zapamiętałem tego. To sobie oznaczamy, to jest niepotrzebne, ponieważ on może wtedy nam skanować nasze pendrive, jak będziemy podłączali itd., itd. To są niepotrzebne wtyczki, je trzeba wszystkie oznaczyć. Będzie nam się jakieś, będą nam się jakieś głupoty pokazywały. Skrypty. To nie jest nam potrzebne w ogóle. Kisenizacja, etykiet, jakieś nie wiadomo co. Jest niepotrzebne zupełnie. To możemy sobie pokrywać. Prym przyciskiem mesze. Remove this current track. Remove this analyzer. Remove this Wikipedia. Remove this słowa. Możemy sobie odblokować układ, w wyniku czego możemy to też wyłączyć. To możemy wyłączyć i mamy taki ładny Amarok. Tym bardziej możemy go jeszcze sobie tutaj przekrócić, blokując układ. Nawet ukrywając pasek menu. Ctrl M zawsze pokazuje nam pasek menu. Czy domyślna muzyka Amaroka się odpali. Domyślna muzyka mi się odpaliła, a jak z MP3? MP3 już nie bardzo chce się odpalić.
Tak więc musimy pobrać jeszcze kilka rzeczy. Co konkretnie, odnowicie się już w kolejnym odcinku. Witam serdecznie. W tym odcinku uskutecznimy Amaroka, żeby mógł odtwarzać MP3. Pak mam S, GST, kreska lib, AV. Co piszę mniej więcej tak. Wpisuję hasło. Błędna. Jeszcze raz. Kontynuujemy. Przypominam, że głos w Arch Linuxie możemy ściszać i zgłaśniać, ustawiając kursor na ikonce głośniczka i dwuklikiem po prostu przeciągając na touchpadzie, czyli tym gestem, który Wam przedtem pokazałem, tym dwoma palcami. Dobrze, zobaczymy zatem, czy nasz Amarok otworzy plik, czy go też nie otworzy. Czemu on się nie chce nam zeskalować? Jeżeli prawie nie odpowiada, możemy wpisać kill-al, spacja jego nazwa, tak jak ja to wpisam tutaj. I potem wyskoczy okienko, że program nie odpowiada, to klikamy zakończ i wtedy program będzie zakończony. Wpisujemy Amarok jeszcze raz. Głupotne się tylko otwierały. Co tam się tu jakieś pobierają głupoty znowu? A tutaj jakieś głupoty się pokazują znowu, jakieś cool streams jakieś. Kolejna próba zainstalowania kolejnego pakietu. Jest streamer 0.10. Plugins Agui.
Kolejny tast. To działa, a to? I pięknie, i działa. Tak więc jesteśmy teraz w stanie otworzyć nawet muzykę na Linuxie. Ta muzyka jest bez copyrightu, więc nikt się do niej nie doczepi i będę mógł ją puszczać w moich filmach i żaden jego fragment nie zostanie zablokowany w żadnych krajach. Dobrze, a zatem teraz tak. Ustawienia, ukryj menu bar. Co zrobić, żeby Amarok pozostał tutaj w prawym dolnym rogu ekranu cały czas i nie pojawiał się nam tutaj gdzieś u góry czy gdzieś indziej? Żeby zawsze jak go uruchomimy, to żeby był w tym samym miejscu. Więcej działań, dodatkowe ustawienia programu. Ok. Położenie, rozmiar, zastosuj na początku. Ok. Teraz go zamknę. Zatem GST plugin good naprawił nam Amaroka. Kolejna sprawa. Jak już mówiłem, pobierzemy teraz tego Yaorta. Wpisujemy taką komendę w Google. I wybieramy pierwszy wynik. Teraz jedziemy na lewą część wysiadacza, tą na prawą. I wpisujemy po kolei te komendy w terminal. Ctrl Shift V, kleja komendę skopiowaną przy użyciu Ctrl C. Zapomniałem o tym, że nie wgraliśmy programu Git. Też jest ważny do instalacji między innymi OTA. Git się wgrał, więc najlepiej stwórmy sobie jakiś katalog i tam dopiero tego Yaorta instalujemy. Enter. I teraz robimy tą drugą, dłuższą komendę. Ctrl-Shift-V. Make PKG spacja jest I. Zatwierdzamy enterem. Enter. I Yaorta mamy już wgranego.
Do czego go wykorzystamy? No do tego, żeby poprawić sobie wygląd chroma, bo jest taki niebiesko-czarny, co jest dosyć brzydkie, bo jest nieelegancki. Joort. Oksygen. GTK 2 i GTK 3. Wybierzemy sobie tak, 1. Ja zamknę co konkretnie. No i tylko 1. Teraz co zrobić, żeby chrom był ładniejszy? Więcej opcji, ustawienia. Użyj motywu GTK. To jest jakiś dziwny, nie? Zatem wchodzimy w panel sterowania. I wchodzimy w wygląd programów. Styl aplikacji Gnome GTK. Zamiast tego wybieramy Oksygen GTK 2. No i to zostawiamy tak jak było. Teraz sprawdzimy jak nasz Chrome wygląda. No i nasz Chrome wygląda o wiele lepiej. Przynajmniej według mnie. To tyle, mam nadzieję, z instalacji Arch Linuxa. Zostaw ikon, weźmiemy sobie Oksygen, bo jest ładniejsze. Wystrój zapasowy Oksygen, tak. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Taki smaczek na koniec. Wiele osób jest przyzwyczajone do otwierania tego menu po lewej stronie ekranu za pomocą przycisku Windows. Tak więc pokażę Wam, w jaki sposób zrobić to na Archu, żeby uruchamiać to menu za pomocą przycisku Windows. Odpalmy sobie terminal. Tutaj nam też się przydaje Yoort. Yoort, spacja kreska SK, super K. Jeszcze raz. Co niepoprawne znowu. No nie wierzę. Nie mam kapsoka włączonego. No, śmiga. Teraz w jaki sposób zrobić, żeby ten program załączał się przy starcie systemu i od razu pozwalał nam na to, by można było odpalać to menu przyciskiem Windowsa. To Wam wyjaśnię zaraz. Tylko chciałem Wam jeszcze pokazać, w jaki sposób zrobić tę konsolę, żeby była ładniejsza. Ustawienia. Konsola. Show menu bar by default wyłączamy. Taskbar. Tutaj zrobimy show bar when needed. Below. Zapisz, zastosuj. Ustawienia jeszcze sobie zmienimy, ustawienia skrótów. Tutaj pasek menu, zrobimy sobie skrót Ctrl-U, czyli jak ustawienia. No i musicie przyznać, że konsola jest o wiele ładniejsza. Co jeszcze zrobimy? Jeszcze zrobimy tak.
żeby konsola była odrobina przezroczysta. No i teraz jest o wiele bardziej przyjazna i o wiele ładniejsza dla nowych użytkowników. Zrobimy sobie jeszcze, żeby zawsze pokazywała się nam w takim rozmiarze i mniej więcej w tym samym miejscu, czyli no, mniejsze. Komputer jest trochę wolny, ale Arduino działa bardzo przyzwoicie. Ustawienia programu, dodatkowe, tak. Dajmy tak, położenie, rozmiar. Zastosuj na początku. Zastosuj na początku. I elegancko. Teraz odnośnie tego K-Super Keya, czyli odpalania przyciskiem Windowsa menu Start. Wchodzimy sobie w ustawienia systemowe, czyli panel sterowania. I wchodzimy do uruchamiania i włączania. Dajemy dodaj program i wpisujemy K-Super Key. Klikamy w strzałkę w dół i Enter. Dajemy tutaj prawo do odczytu, wykonywalne i OK. Zastartujemy system i zobaczymy, czy wszystko działa poprawnie. Witam w kolejnym już ostatnim odcinku z instalacji Arch Linuxa w 2016 roku. System się zrestartował i wczytuje się do czego? Do już, mam nadzieję, trybu kompletnego. A zaraz zobaczymy, czy wszystko się działo tak, jak sobie tego zażyczyliśmy. Działa. Nawiązał połączenie z siecią. Głos jest, możemy sobie przygłośnić, przyciszyć. Mamy Chroma, który jest piękny, mamy Amaroka, który działa, mamy konsolę, która jest ładnie zoptymalizowana. Jeszcze jedna rzecz, Dolphin, którego jeszcze nie mieliśmy okazji otworzyć, a też jest potężnym programem, w którym pracujemy cały czas nad plikami i folderami. Control, ustawienia Dolphin, tutaj to musimy zrobić, że będziemy klikać. Aha, to nie trzeba, dobra. Klikamy sobie dwukrotnie, także jest ładnie. Dobra, zatem Arch Linux jest już zainstalowany. Jeżeli będziecie chcieli jakiejkolwiek pomocy, to piszcie do mnie. Jeżeli chcecie, żebym jakieś zagadnienie omówił, to też mi opiszcie, co na tym systemie możemy zrobić. Planuję jeszcze nagrać jakąś serię Arch Linux jako system na serwer, w której poruszam m.in. kwestie tego, jak taki komputer z Arch Linuxem wykorzystać do uruchamiania stron www, do uruchamiania baz danych, w jaki sposób umieścić na nim stronę, w jaki sposób podłączyć go do sieci tak, żeby ta strona była wysyłana z internetu. No i to tyle. Zatem dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Ten film jest moją własnością. Bez mojej zgody nie zezwalam na retransmitowanie go na inne kanały oraz publiczne odtwarzanie, nawet do celów edukacyjnych. Jeżeli chcecie wykorzystać ten film do jakichkolwiek celów edukacyjnych, pokazać go w swoim biurze jako tutorial, tudzież pokazać go, przypuśćmy, na lekcji, to proszę o kontakt mailowy bądź wiadomości na YouTubie. Mail do mnie jest na moim kanale w zakładce zapytania biznesowe. Jeżeli wyślecie mi taką prośbę, to na 99% udzielam Wam zgody na użycie tego filmu. Tak samo, jeżeli chcecie jakiś urywek tego filmu wstawić na swój kanał, to proszę również o kontakt mailowy, uzgodnimy szczegóły. Zatem życzę Wam spokojnego wieczoru i cieszę się z używania tego rewelacyjnego systemu, jakim jest Arch Linux. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.